Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, to jest Let's Play KO 2. Mam grę KO 2, runda druga, jej! No i kontynuujmy z naszą przygodą. Który to był przycisk akcji? Chyba ten. Przerwałeś przygodę. Aby kontynuować, wybierz ostatni poziom. Spoko. Czyli teraz będziemy musieli uciekać przed niedźwiadkiem. Ucieczka. Uważaj, to uciekajmy. Kao, aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Czyli praktycznie powtórka z KO jedynki, jeżeli chodzi o te sprężynki. Bóg wie, co to jest. Swoją drogą to w KO Challengers, czyli w wersji na PSP KO 2, jeszcze dodatkowo mamy licznik, znaczy wskaźnik tego, jak ile zużyliśmy już tego, ile zostało nam tej mocy sprężynki, więc no tak trochę lepiej jest wtedy. Ciekawe, czy checkpoint to już punkt kontrolny mogli nazwać. Haha. Więc nie wiem, czy właśnie można by jakoś wmodować ten wskaźnik. Dobra, zamknij się. Uciekam dalej. Dobra. Nope! 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 Ja zginę. Już to... No nie! Fuck! No zjadł mnie. No zjadł mnie. No chyba... Dobra. Na szczęście w tej grze nie ma życia, jak w Rayman. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No nie! Znowu! Fuck! Szkoda, że nie mogę pomijać animacji śmierci. Byłoby... O jest, znacznie lepiej. Dobra. Ale spróbujmy. Teraz nie skaczę. No jest... Aha. Wypadłem poza mapę, tak by the way. Bo widać było, że poleciałem dalej niż te skały. Mogą mnie zatrzymać. Dobra. O, takie YOLO prawie, że. Dobra, jestem troszeczkę skupiony, przyznam. Co nie znaczy, że niezbyt mogę rozmawiać. Bo mogę, jak słyszycie. Niezbyt mi to prawdopodobnie pomaga, ale przynajmniej nie jest nudno. O Boże. O Boziu. Matuchno, boss. A ten dalej sobie leciał obok. Ojem. Jestem ciekaw, czy da się to jakoś zgliczować. Na przykład nie wiem, tego niedźwiedzia tam zaklinować, że on się w ogóle stamtąd nie będzie ruszał, czy coś. Ej, to było fajne nawet. Podobnie mi się ten taki pomysł. Tylko pewnie nie jest możliwe do zrobienia. Bo niezbyt dużo jest speedrunnerów speedrunujący kangur kakao. Orety, kotlety. Czego ja jestem taki przerażony? No tak, ogólnie żeby to wystuprocentować ten poziom, musielibyście go albo przejść dwa razy, albo nie wiem. Dobra, udało nam się, uciekliśmy, istniejemy. Więc teraz możemy już na spokojnie wszystko robić. A co? Bumerang. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowania. No shit, Sherlock, tylko powiedz mi... Ogólnie to samo możemy robić w tym trybie celowania, co w normalnym trybie. Więc to jest easy. Praktycznie. Tylko KO jest wtedy bardziej podatny na skręty i no nie polecam tutaj zbytnio skręcać, a już w szczególności w tym trybie. Okej. Okay. Na szczęście to bardzo mi pomaga z osami, których nienawidzę. Mówcie mi cokolwiek, że one dają miodek i tak dalej, dzięki nim cały czas rozwija się życie praktycznie na ziemi. No tu w dupie. A to jesteśmy... O, gwiazdka. To rozkojarzenie w ogóle. Halo.
A za halę mordowal. No już dostałem, więc nie potrzebuję drugi raz dostawić. O nie, tu będzie misiu, co nie? A nie, tam widzę tego dziadyka. O, ty. Czy ja mam znowu te... Kurde! Pausing. Bo widzę, że taka linia mi powstaje na górze i albo to wina mojego ekranu, albo nie wiem. Krzanie te osy, bo już mam z nich gwiazdkę. Właśnie dziwne jest to, że praktycznie wszystko, co zbieramy, się zapisuje. Chociażbyśmy nawet nie tknęli checkpointa. A wszystko... A nasz progres już nie. To jest dziwne. Ała. Ała. Gin! Pasztecie. Czemu powiedział kało? Co mi się zdawało? Alright. O, co? Co? No, mam zwrócone sterowanie, co się dzieje? Okej, okay, kamera zaświrowała, sterowanie również zaświrowało. Aha, czyli mogę praktycznie w niego tak napierdziałać za jakieś 20 razy, aż się wreszcie ogarnie. Albo mogę po prostu mu strzelić spod brudkowego i po prostu on umrze natychmiastowo. Świetnie. Ile gwiazd? Tak, chyba co 40 albo co 50 mam ten upgrade. Ale wydaje mi się, że co 50 tych gwiazdek. Ty frajerze. Okej, okay. Aha, ja w te... A, ja w te żołędzie muszę. No w sumie w Call of Challengers też jest wskaźnik, jak mocno rzucimy. Coś sądzę, że Call dwójka normalny to jest po prostu... Coś sądzę, że Call of Challengers wykorzystał pewne elementy, których Call dwójka miał mieć, ale po prostu jakoś zabrakło czasu na je doprogramowanie. Tak się to powinno odmienić. Chyba tak. No. Ja chcę tu wskoczyć, hello. Nope, okej. Okay. I'm okay. Skaczmy sobie po żołądziach. Które są nienaturalnie duże. O, uleczyło mnie. No nie wiedziałem co, ale to chyba to serce. Czy tutaj podobne glitche jak w KO trójce są? Nie. Ale tu ładnie. No, te kryształy są bardzo ładne, jak na moje. Aha! Czemu miałem go pokonać, bo teraz to... Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Ale... Stary, ja nic nie zrobiłem nawet. Jeszcze. To ja sobie pokopię. Będę bogaty. A ty będziesz biedny. Haha! Plan doskonały. Ale coś chciałem powiedzieć. Ohohohoho! Świetnie. Parkour, to lubię. Chociaż z KO Challenge z tego nie pamiętam. Albo po prostu już tak dawno grałem, bo to może być to. What the fuck? Albo po prostu... tego nie było w Call of Challengers. Coś, co wątpię. Ale jest taka możliwość, przyznam. Nie, że mnie. O kurde! Moje wyczucie chwili jest zarąbiste. Dobra. Obracanie się w kółko jest bardzo dobre przy speedrunach i to... może zabrzmieć śmiesznie, ale często właśnie na wytracanie szybkiej prędkości najlepiej się tak obrócić w kółko i skakać sobie. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamit. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Innymi słowy, mam przesrane. No chyba... Aha, tu mam czekać, spoko. Not this time. W ogóle mogę im jakoś przywalić? Mogę. A, tylko nic mi to nie daje. Świetnie. Co, to jest taki dynamit.
Pana ziomuś. Fajnie on został zanimowany, tak szczerze mówiąc. Wow. Nie chciałem tego zrobić. Ale no dobra. Czy on będzie cały czas ze mną tak latał? Nie, po prostu to już się zamyka, jakbym został raz użyty. Tak rasa porządnie. A mogę tak mu... dupociosem go to otworzyć albo zniszczyć? Nie. Dupocios nic nie daje. Ale tak szczerze powiedziawszy, ta trampolina jest bezużyteczna, bo... Jak ktoś jest choć trochę mądry, to może sobie zrobić po prostu... Ja? Ja? O, coś takiego. No i... No i przepraszam bardzo. Mi nie jest potrzebna ta trampolina. I to TNT tym bardziej. Aha, to tam chyba muszę dostać, co nie? A, dobra. No to następny poziom, kurde, wielkie drzewo. O, gdzie? To był poziom, przy którym po raz pierwszy w życiu przeklinałem, jak byłem mały. To grałem wtedy w wersję na PS2. Dostałem taki opieprz później za to. Ja chyba w to mogę rzucić, aha, nie mam tego. A nie, to we mnie rzuca, świetnie. Bo nie mogłem tego poziomu przejść, po prostu zacząłem klnąć. Po prostu się już zdenerwowałem, byłem mały, okej? Okay? Nie wiedziałem, co mówię nawet. W Donkey Konga się teraz bawić, tak? Tylko żeby nie w tą stronę tak trochę idę. Powinienem w górę iść. Czy ja mogę tak po prostu sobie biegać i bym wtedy był chroniony, bo tak widzę, że mniej więcej jest ta sama prędkość. Ale coś mi się wydaje, że skrzynka jest szybsza ode mnie cały czas. Nawet skrzynki są szybsze ode mnie, to już jest przykre. Ile dukatów? Będę bogaty! Będę bogata i tak muszę te 3000 dać tamtemu kupakowi. Nie pamiętam jego już, on się nazywa, chyba Bossman to był. Co, tak od razu ten speed dostaje? Dziwne. I tak sam z siebie most się pali, trudno mi w to uwierzyć. Tak wiem, że trochę jestem teraz taki trochę chamski, że o, mówię jak ta gra działa, a raczej krytykuję to, ale... No co, no tak już jest. O, i mam teraz coś, co piksele lubią. Czyli broń biała. Okej. Okay. A tak na serio to broń dystansowa i biała dodatkowo. W sensie biała, że niepalna. Bo broń się dzielą na białe, czyli miecze i tak dalej. I na... O! To jest część, w której przeklinałem. Że nie mogłem po prostu doskoczyć. Ale teraz już wiem, bo te chmury się z czasem pomniejszają. Nie mogłem doskoczyć, ale jakoś teraz znam trik z praktycznie podwójnym skokiem. Właściwie to potrójnym, to nic mi to nie robi już. O, kurde. Jak go tutaj sprałem, jak jakiś drac. Aha, to za te kudek one są. Okej, easy. A nie mogę po prostu tam spaść na ten niższy poziom? Tak, o, po prostu. Nie wiem, bo to jest jak dla mnie no troszkę takie logiczne, że mogę po prostu sobie tam spaść na dół. Ale nie, co? Co mam teraz zrobić? Winda! Uhuhu. Dawajcie mi kolejnych, jeszcze 4 mi potrzeba. Możemy latać! Tak, później to będzie jedna z naszych umiejętności po zebraniu iluś tam gwiazdek. Ale nie takie oczywiście nieskończone latanie, że ho ho ho, będę mógł sobie przelatować każde poziomy. Tylko po prostu będziemy mogli przez niedługi czas się unosić jeszcze po prostu, co się przydaje do niektórych glitchy. Po prostu skipów. Nie wiem jak skip powiedzieć po polsku. Chyba pominięcie? Nie, to jest...
Aha! Gimme. Dobra, easy, easy. O, idealnie. Ni hao. I ostatni myk. Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz skaczesz dalej. Mówiłem. Chociaż bardziej chciałem upgrade mojego turlania się, bo to mnie bardziej przyspiesza przynajmniej. No dobra, lepsze to niż nic. Przynajmniej teraz mogę lepsze glitche robić. Znaczy lepsze glitche, no bez praktycznie tego turlania to nic mi po glitchach tutaj nie zostaje. Ha? Nie zostaje za to gwiazdki. Ach, hamowa. Hamstwo w państwie! No, czyli jak dobrze mówiłem, 50 gwiazdek jest potrzebna na nową umiejętność, czyli teraz za 100 gwiazdek dostaniemy nową umiejętność. Raczej upgrade naszej dotychczasowej umiejętności. O Boże. To mi tak robiło nerwy koło Challengers, że wow. Musimy tutaj bodajże po jednym balonie, żeby był tylko jeden balon, musimy zrobić. Tak, co nie jest dosyć dobre. Ten ostatni niezbyt dobrze. Często po prostu jak chcę wycelować ten ostatni zbiór balonów, to po prostu chaos strzela nagle w ten pośrodku albo ten na samym początku. Co nie jest dobre. O właśnie. Jest najbardziej przerąbane. No właśnie. Szczerze, to chyba bym mógł jakoś spróbować to zrobić jakoś racjonalnie. I teraz spróbuję. O! No! Wreszcie. No i teraz jestem ustawiony. O ile znowu czegoś nie zrobię. Bo to jest taka możliwość. Nadal mogę coś jeszcze schrzanić. Jej. No i dobra. Już nic nie ruszam tutaj. Chyba jakby były trzy balony, to nie, aż tak bardzo bym nie spadał. Nie wiem, nie wiem. Teraz mi się to udało zrobić, ale... Ale strasznie to było trudne. Trochę mnie wkurza, że Kao po pokonaniu przeciwnika tak robi sobie taki dziwny chód. On jest wtedy strasznie wolny. Nie. Jeszcze kurde bele. Po prostu pójdę na górę, może stamtąd uda mi się zejść. Tak, schodzimy. Po gwiazdkę. Po hajs. Z YouTube'a. Bo co wszystko dla hajsu. No i ja ten hajs znajduję. Ło. Ja myślałem, że to jakaś skrzynka i chciałem w nią wpaść. Dobra, gdzie to jest? Gdzie ja byłem? Tutaj. Wii! Ups, dobra, czyli w to nie... Ja mogę skejtować, jak... Shadow! Ja już pamiętam, jak to przechodziłem w Kawa Challengers. Po prostu spadłem. I akurat w dobrym miejscu spadłem. No nie. Kao, nie rób mi tego. Jestem fanem Shadowa. On też skejtuje. Może byście się polubili. Choć w przypadku charakteru Shadowa to niezbyt, tak sądzę. Ale może ty byś go polubił. A zapomniałem, że teraz mam ten dłuższy lot. Ja próbuję cały czas tego triple jumpa zrobić i on no, niezbyt mi wychodzi. Ja się dziwię dlaczego. Witaj, Kao. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Nice, a dostanę herbatę? Następny poziom. Spływ. Złote rybki! Nie! Kao, obudź się! Już czas.
Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia! Okej, okay, easy. Dajcie mi też rybkę. Może moglibyście mi dać rybkę, he? Tak na drogę. Proszę. Dobra, idźcie ham, ja wam... O kurde! Ja wam tak pomogłem, a wy mi tego odpłacacie. Dobra, już nigdy wam nie pomogę. Bobry. Trzymam teraz z pelikanami. My Nemesis! Ale tu ładnie w ogóle. Dobra. Chrzan się. Dobra, mam taktykę. Jaka hamowa. Czym się tak posilasz? Hello. Aha, ona tak przecież dostaje obrażenie, jestem głupi. Jeszcze raz. Myk. Aha. Aha. I kto... Who's the boss now? Who's the boss now? Chcę ten... o. Dupny cios. Boże, to tak brzmi świetnie. Tu musi być jakiś mój cytat. I cytat idealny do Mario. Właśnie, dostałeś dupnym ciosem. Grzybku dostałeś właśnie dupnym ciosem. Albo Gumba. Właśnie dostałeś dupnym ciosem. To było fajne, chyba. No ale dobra. Dzięcioł. Ale tu ładnie, w ogóle tęcza tutaj jest. Takie sprawy. W ogóle ta tęcza się kończy? O. No, gdzieś tam się kończy. A takie buty. Aha. Ale ja mogę triple jumpa używać i long jumpa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale dobra. GG. Czytałem sobie w ogóle komentarze do pierwszego odcinka. Timmy zapewnił, że pokaże 100% w tej grze. Trzymam za słowo. Więc powodzenia życzę, bo ja nie planuję tego robić. Na 100%. Według mnie się w ogóle nie opłaca. Właściwie to w ogóle się nie opłaca. Myk. To mogę rozwalić? Mogę, haha. No i teraz sterujemy... Nie! Gatent. Sterujemy jakimś pontonem, którego sterowanie jest okropne. Okej. Okay. Zduit. Nie mogli po prostu już nam dać możliwości sterowania tym pontonem, tylko musimy go tak przechylać na odpowiednią stronę. Dobra, musimy chyba zacumować tutaj. Aha, bo my nie możemy w ogóle wyskoczyć z tego pontonu. O, aż mi się Slime Rancher przypomniał. I Beyond Good and Evil. Swoją drogą, kiedyś trzeba będzie zrobić Let's Play z Beyond Good and Evil. Się zastanawiam, czy z wersji oryginalnej na GameCube'a, czy z wersji HD. Mam dziwne wrażenie, że lepiej będzie z wersji HD. Ponieważ lepsza rozdzielczość. A mi zależy na jakości najbardziej. Tak, wiem. Skoro ci tak zależy na jakości, to czemu materiały nie są w 1080p? No cóż, życie. Jakbym miał warunki do robienia na 1080p, to bym robił na 1080p. A skoro nie robię, to chyba wiadomo, o co chodzi. A chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. No i 600 dukatów. Nice. I prawie stakę gwiazdek. Tak, wiem. I z Minecraftem tutaj robię. No, myk. I myk. Haha. Głupota mnie chwyta w tej grze. To jest dobre.
Na moich historiach głupota to jest podstawa. Zobaczcie dopiero, jaka głupota będzie podczas robienia tak zwanej TAS. Ui! Ja, pójdę za tobą. Aha, i ty się nie musisz obawiać o ten gaz. Aha, bo to jest twój gaz! Ale pocisk. Ding, ding. Lecimy. Jakim cudem ten balon się napompował w wodzie? Hello? Logika? Fizyka? Gdzie jesteście? Ja bym tak chciał. Tam bym chciał, tam jest fajniej. Tam ułowią sobie rybki, ja też bym chciał połowić. O, przycisk. Trzeba mieć przycisk. Jolo. No i myk! Ten dźwięk w ogóle, jakiś taki jakby naelektryzowany był ten przycisk, czy coś. Może nie naelektryzowany, a jakby go otaczało jakieś pole elektromagnetyczne lub coś. O, jakby był pod... podpięty pod prąd. W sensie, no, wiadomo, że przycisk chyba to musi być podpięty pod prąd, ale... Chodzi mi o to, że... Po prostu... że dźwięk wydaje, jakby prąd się też z niego wydostał, tak przy okazji. No, tu przy okazji też będzie woda, więc musimy bardzo szybko uciekać. Uciekaj! Woda wspiera! Szybko, zanim pale się przewrócą! Okej. Okay. No nie! Czemu nie mogłem skoczyć? Hello? Nie fajnie. Nie fajnie gro. Okej, okay, źle wymierzyłem odległość. Czy to coś jest? Nie, po prostu takie ciemne jest. Myk. Prawie bym doleciał. No nie! Ale niestety. Prawie robi wielką różnicę. Uciekaj! Woda wspiera! Szybko, zanim pale się przewrócą! Spoko, easy. Aha, i nagle tak bardzo szybko się... Aha. Glitch. Nagle się tak szybko ta woda tutaj zrobiła. Nie sądzę. Że dzisiaj dłuższy będzie odcinek, gdyż muszę skończyć ten poziom, żeby nie rozpoczynać go od początku. Następnym razem, więc bonus dla was, tak sądzę. Jeżeli lubicie tą serię, a jeżeli nie, to mi przykro. Ła. Dobra. Ha! A masz. Kiedyś sobie tak pomyślałem, co by było, gdybym stawiał 7 filmów na dzień. W sensie, nie, właśnie nie 7, a 6, bo przecież robię 6 serii na raz. Tak się zastanawiam, co by było, gdybym stawiał 6 odcinków dziennie. Z każdej serii, w sensie na przykład Ratchet & Clank, Chaos, Sonic i tak dalej. Bo jeszcze, no prawdopodobnie bym nie robił tłumaczenia do Sonika, albo siedziałbym po nocach. To jest to tłumaczenie. I jeszcze dodatkowo bym... No prawdopodobnie... jakbym miał zapas zrobić na przykład na tydzień, to było przerąbane, bo... 6 razy 6 to jest 36 i 36 filmów w, na przykład, nie wiem, 2 dni nagrać. No to było poświęcenie. Nie wiem faktycznie, gdzie skaczę, ale unosi mnie moja, nie wiem, wiara. Okej, okay, to już easy. Przypomina mi się jeden z poziomów z Kangurka Kao jedynki. Był taki jeden, gdzie się chodziło praktycznie po niczym. Raczej nie wiadomo było, o czym się chodzi. Ui! Ol mnie wyrąbał. Do it. Jestem bugry. A tu jest. No jakim cudem? A ja chyba muszę z tego wyskoczyć i zainicjować to znowu. No. Widzicie, znam się trochę na logice w grach.
God damn it! Nie chciałem, żeby te rozdymki mnie walnęły. Dobra, zacumujmy tutaj. To jest chyba ostatni raz, kiedy cumujemy, bo nie da się przejść. No tak sądzę w każdym razie. Ale oczywiście mogę się mylić. O, oko mi swędzi. Nie polecam. Jak oko swędzi, to jest bardzo źle. I nagle tak wszystkich oko zaswędziało. Siła sugestii. O kurde. Glicze. Chyba, że tych jeżo zwierzę nie da się zniszczyć. Ale gdyby to były jeże, to nawet gdyby z tego gwiazdki wylatywały, to bym nic im nie robił. Wiecie chyba dlaczego. Bym nic im nie zrobił. Po prostu bym nie mógł. Moje sumienie by mi nie pozwoliło. Ale do os nic nie mam. Znaczy, w sensie, że nic nie mam do ich zabijania. Dlatego je z zimną krwią zabijam. No i zdobywamy wszystkie dukaty, jakie możemy. Kurde, będziemy bogaci. Wow. Więcej gwiazdek, więcej dukatu. Będę bogaty. Ha! No 700 już mamy. Kiedy wbiliśmy 700? Nie zauważyłem tego. 600 zauważyłem, a 700? Zgadnijcie, do czego to jest wejście? Tak, do szamana. Którego chyba nawet w tym odcinku pokonamy. Muszę tam wchodzić? Nie, świetnie. Bo nie chciałem tam wchodzić, póki nie oczyszczę tutaj terenu. Bo to jest najważniejsze, żeby zebrać dukaty i kryształy. Myk, myk, myk. Wlec tam. Wejdź tam w stylu. Co? Jednego dukata tego nie zebrałem? Ale lamerem jestem. Dobra, następny poziom. Jaskinio Szamon. Kończy się twoja podróż. Dalej nie przejdziesz. Okej. Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Co, jesteś rasistą do małych? Właściwie to ten szaman nic nie wnosi do fabuły, ale jest tutaj for the fuck's sake. On mówi many cały czas. Chyba grał, za bardzo się nagrał World of Warcraft. Tak sądzę. Czy ja muszę? Tak. Chyba nie wiem, o co chodzi zbytnio. Nie rozumiem tej walki. Chyba nie jestem jedyny. No! Do it! Nie rozumiem tego. O co chodzi? Okej. A, udało się. Gin w lodzie. Myk. I myk. Nie wiem, sobie teraz może dostać w łeb. No i teraz będzie na mnie fokus, tak? I fajnie było w ogóle grać w Kangaroo Kakao multiplayer. Bo jest multiplayer w Kao Challengers. Ale no, on jest niezbyt taki dobry. To znaczy można tylko w takie wyścigi, ale z plików gry wynika, że można było grę przechodzić multiplayer. W sensie w Kao Challengers. To by było fajne. Z Michałem by się na przykład taki co-op zrobił, ale by było zajebiście. Gin! Gin. Just die. Albo on mówi many, w sensie za bardzo się zagrał WoWa, albo bardzo chce pieniędzy. Jest biedny po prostu. Jestem zły.
Dobra, ten języczek tutaj rozwalamy. I teraz tego szamanka. Gin! Dawaj mi tylko ten pierścionek. Hunter. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Zmienił się od czasu KO1. Cudu. Cześć, KO! Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. No nie, jaki spoiler do następnego odcinka. W każdym razie tak, dzięki wam za oglądanie, ludzie. Jak słyszeliście, zespoilerowała nam papuga i będziemy iść do lodowej krainy na następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!